Napisała na tablicy. Napisała. 8 marca, Dzień Kobiet. Jeszcze jest w ogródku zima, puste grządki i rabatki, a nam przecież na Dzień Kobiet potrzebne są kwiatki. Gdybym czerwone róże miał, to naszej pani dziś bym dał, bo nasza pani umie bawić się z nami. Gdybym bukiet dzisiaj miał, panią kucharką bez bym dał. Lubią przedszkolaki, kuchenne przysmaki. Gdybym kaczeńce złote miał, to pani woźny dziś bym dał. Pilnuję porządku, miło w każdym kątku. Jeszcze jest w ogródku zima, puste grządki i rabatki. Zrobiliśmy własnoręcznie wszystkie nasze kwiatki. Wszyscy chłopcy duzi, mali, grzeczni, tacy sobie, będą chętnie pomagali nie tylko tylu kobiet. Wiem. 8 marca marcowy wiatr od świetną miną do miasta wpadł. Wpadł do kwiaciarni przed uspą tuż i bukiet z tysiąca róż. Wszyscy zdumieni patrzyli nań. Dla kogo te kwiaty? Dla wszystkich pań. Koło przystanku przystanął wiatr i wszystkim paniom podarował kwiat do tak generowa. Nie lokomotywa. My, proszę pani, mamy zmartwienie, bo dziś nie kwitną żadne złocie... Co to są złocienie? Złocienie. Bo dziś nie kwitną białe karcyzy powstrajane w pachnące kryzy. Nawet wesoły bratek nie kwitnie, ciemno-niebiesko, jak samitnie. A to doprawdy ogromna szkoda, że na Dzień Kobiet pusto w ogrodach. Więc przynosimy pani kochanej wszystkie te kwiatki narysowane. A z tych rysunków będzie bukiecik od całej klasy, od wszystkich dzieci, Hanna Orzogowska. Do góry kwiatek! W 8 dniu marca pierwszy kwiatek z samego rana dostanie ode mnie mama, bo mamę kocham najwięcej. Za jej uśmiech i za jej dobre ręce. Potem z drugim kwiatkiem pobiegnę do sąsiadki, zadzwonię, a gdy spyta kto, powiem to ja i życzę 100. I szybko w tym dniu wesołym pobiegnę do szkoły, bo dla pani w dzisiejszy ranek mam moc niespodzianek. Więc... Dziś koniecznie będziemy bardzo grzeczni, w klasie będzie cicho tak, jakby ktoś zasiał mak. A potem będzie życzenia najszczersze i piosenki, i 100 lat, i wiersze, a na laurkach zakwitną kwiaty jak zieloną wiosną, jak latem, a pani wzruszona. Uśmiechnie się jak potrafi najpiękniej do nas. Do tyłu. Na nuta gelnerowa. To ja wychodzę, tak? Już? Już. Chodzą dziś panowie po mieście, bo dzisiaj jest 8 marca nareszcie. Chodzą ci wąsaci i ci z brodami i gładko ogoleni i ci z baczkami i wysocy i niscy i grubi i chudzi. Chłopcy także biegają, żaden się nie nudzi. Panowie, dość chłopaki, stop, naprawdę już fiołków, stokrotek i róż. Teraz róbcie same bukiety z tego, co najbardziej lubią kobiety. I z ukłonów, i z uśmiechów, i z uprzejmości. A za to, żeście czasem byli niegrzeczni, przeproście, Tadeusz Kubiak.